Do Akademii Przyszłości bardzo często trafiają dzieci, które nie mają marzeń. I ja tego nie rozumiem i się z tym nie zgadzam. Kiedy byłem dzieckiem, miałem mnóstwo marzeń. Chciałem być strażakiem, piłkarzem. I świat, w którym dzieci nie mają marzeń, jest światem, który nie powinien mieć miejsca. Akademia Przyszłości przywraca dzieciom marzenia. Wybrałem tą konkretną dziewczynkę, to konkretne dziecko, bo przeglądając zgłoszenia, to w tym zgłoszeniu zobaczyłem siebie sprzed 20-25 lat. W tym zgłoszeniu napisała, że to, co chce zrobić w przyszłości, to napisać książkę, albo lektura szkolna, albo bestseller. To był też taki moment, w którym ja pracowałem nad swoją drugą książką. Wpadłem na taki pomysł, żeby to marzenie Kasi o napisaniu własnej książki przybliżyć. I postanowiłem zaprosić ją do swojego projektu i poprosić ją o to, żeby była współautorką mojej książki. Co zresztą się wydarzyło i jeden rozdział w mojej książce jest autorstwa Kasi, a jej nazwisko pojawia się na okładce tej książki. To jest naprawdę coś ogromnego dla mnie, że tak zupełnie ze mną niepowiązany wcześniej dziennikarz naprawdę zauważył to, co robię i docenił to super po prostu. Był dla mnie taki bardzo, bardzo miły. Jakbym to ja była osobą, która już osiągnęła dużo, a on dopiero zaczynał. Każdy, kto funduje indeks wybranemu dziecku z Akademii Przyszłości, a sprawia, że to dziecko czuje się ważne, a dzięki pracy z wolontariuszem wiele z tych dzieci odzyska marzenia i odzyska wiarę w siebie. Wiarę w to, że to marzenie jest na wyciągnięcie ręki. I to jest prezent na całe życie. Jest taki prezent, który ja chciałbym dostać, mając 10 lat. Chciałbym dostać takie przekonanie, że marzenia są na wyciągnięcie ręki. Wiarę w siebie. To jest takie moje bardzo osobiste, ale fundując indeks w Akademii Przyszłości, to pomagamy wybranemu dziecku, ale też ratujemy trochę siebie sprzed tych 10, 15, 20, może 30 lat. Pomagamy i dziecku, i sobie. Myślę, że dlatego warto ten indeks ufundować.